Dobry wieczór. Joanna Łucka-Szczygieł. Zapraszam na prognozę pogody. Przed nami ciąg dalszy wyżowej pogody, ale jutro może nie być już tak spokojnie jak dzisiaj. Prawie w całej Polsce mogą się trafiać wyładowania atmosferyczne. Dzisiaj w nocy padać ani grzmieć na pewno nie będzie, choć na południu chmur będzie stopniowo przybywać. I temperatura od 14 do 16 stopni. Najcieplejsze miasto w nocy to Wrocław. W regionie łódzkim noc też będzie ciepła, tutaj termometry pokażą 15 stopni. Pogodnie, bez większego zachmurzenia, zatem o deszczu czy burzach tutaj również nie ma mowy. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać. Jutro pierwsza część dnia w całej Polsce zapowiada się słonecznie i spokojnie, ale po południu w regionach centralnych, południowych i południowo-wschodnich pojawią się chmury, z których nie tylko popada deszcz, ale może również zagrzmieć. Pogodnie do końca dnia będzie tylko na północy. Temperatura najniższa to 22 stopnie na południu Polski, a najcieplej będzie na południowym zachodzie i w centrum, tutaj nawet 26 stopni w cieniu. W regionie łódzkim początkowo pogodnie, potem tutaj również pojawią się chmury i lokalnie może zagrzmieć. Temperatura bardzo przyjemna, 25 i 26 stopni, a ciśnienie wysokie, 1015 hektopaskali. Ono będzie powoli spadać, ale to nie powinno pogorszyć naszego samopoczucia. Kolejne dni w naszym regionie zapowiadają się pogodnie. Jedynie w sobotę nieco większe ilości chmur, ale padać ani grzmieć na pewno z nich nie będzie, a temperatura od 21 do 24 stopni, czyli bardzo przyjemnie ciepło, ale póki co bez upałów. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia!